serdecznie. Spotykamy się tutaj z inicjatywy tych dwóch panów, którzy, nie wiem, czy znacie Sport Mają we krwi, pan tak prezes PUIK-u naszego łukowskiego. Brawa, można jak najbardziej na miejscu są. I wiceburmistrz. I wiceburmistrz naszego miasta. Reprezentuje również pana burmistrza. Też brawo. Też brawo. Jak pewnie doskonale wiecie, dbanie o swoją małą ojczyznę jest bardzo ważne. My się spotykamy po to, żeby się tego uczyć, że trzeba dbać o swoją małą ojczyznę. Naszą małą ojczyzną są Orlęta, jest Łuków, jest powiat. I my musimy o to sami zadbać, bo jak wiecie, ludzie niekoniecznie wszyscy o to potrafią zadbać, więc tutaj po takich konsultacjach i rozmowach z władzami naszego miasta doszliśmy do takiego porozumienia, że wspólnie pokażemy mieszkańcom naszego miasta, że trzeba po sobie sprzątać i trzeba dbać o to miasto. Stąd się spotykamy. Mamy tutaj ze sobą atrybuty do sprzątania świata. Jak pewnie wiecie, zaraz pan prezes może powie, do czego te woreczki służą. Każdy kolor. Więc ruszymy, podzielimy się, tak, są małe rękawiczki, podzielimy się na trzy grupy, każda grupa pójdzie w swoją stronę i każda grupa będzie sprzątała naszą małą ojczyznę, prawda? Może teraz pan prezes powie, jak segregujemy te śmieci. Można krótko mówiąc, wszyscy na pewno na zajęciach w szkole, wcześniej może nawet w przedszkolu, wiecie, jak się segreguje. Do żółtego wkładamy rzeczy plastikowe, do żółtego worka, do worka niebieskiego wkładamy papier, a do worka zielonego wkładamy szkło. Mamy nadzieję, że to będą tylko takie odpady, a jak będzie coś ciekawego, to się będziemy zastanawiać, co z tym dalej zrobić. Panie burmistrzu, jeszcze może parę słów? Ja wam życzę wszystkim powodzenia. Dbajmy o nasze środowisko i to będą takie zajęcia przyrody w praktyce.
Bardzo się cieszę, że nasz miejski klub Orlęta Łuków dał taki pomysł na akcję sprzątania świata. Są to akcje wiosenne, które uważam są bardzo potrzebne w naszym mieście. Zebraliśmy kilkanaście, a może kilkadziesiąt worków śmieci. Dzięki temu myślę, że ten Łuków na lato będzie piękniejszy. Cieszę się i oczywiście gwarantuję, że w kolejnych akcjach będę brał udział i popieram 100%. Wspaniała inicjatywa Stowarzyszenia Orlęta Łuków. Myślę, że wielu mogłoby brać z Was przykład. Była okazja opowiedzieć dzieciom, opowiedzieć piłkarzom, młodym piłkarzom o tym, jak segregować odpady, jak warto dbać o naszą małą ojczyznę, o tym, że warto dbać o to wszystko, co nas otacza. Oby więcej takich inicjatyw. Uczmy wszystkich od malucha, że warto dbać o ten świat, o tę rzeczywistość, która nas otacza, a myślę, że razem z tymi dziećmi przed nami świetna przyszłość. A ja cóż, dziękuję Orlętom Łuków za to, że zechciały się zaangażować w taką akcję. W imieniu spółki PUIG było mi niezwykle miło uczestniczyć w tym przedsięwzięciu i oby tak dalej. 100 lat to dopiero początek. Zebraliśmy bardzo dużo worków, pomogliśmy posprzątać miasto, daliśmy przykład szczególnie młodym i nie tylko młodym, ale też starszym i w średnim wieku ludziom, mieszkańcom miasta, żeby dbali o swoje środowisko, o to, co jest wokół nich, żeby nie śmiecili, bo to tylko świadczy o nas jako o ludziach, jeśli nie sprzątamy. Mówią o pracownikach PUIK-u, że to są śmieciarze, a śmieciarzami jesteśmy my, oni po nas sprzątają. No, naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo fajne przedsięwzięcie. Tym bardziej, że wiemy, co się dzieje z naszą planetą, z atmosferą. Pokazała to na przykład ostatnio pandemia, która trochę pomogła nam odnowić swoją matkę Ziemię. I pokazała, że jeśli te fabryki nawet na te pół roku trochę przystanęły, to Ziemia naprawdę odżyła. Dlatego warto i uczyć dzieci i takich zachowań i pokazywać, że należy iść w tym kierunku. Uważam, że dobre jest takie sprzątanie planety. Dzięki temu nie będzie różnych zanieczyszczeń i możemy świeższym powietrzem oddychać. Najwięcej było papierosów i butelek i jeszcze różnych papierków wyrzucanych przez ludzi. No, mieliśmy dzisiaj zaszczyt z chłopcami pracować nad tym, żeby nasze piękne miasto było jeszcze piękniejsze. Przeprowadziliśmy akcję sprzątania. Przede wszystkim myślę, że to akcja edukacyjna, która ma na celu pokazanie tym chłopcom, że jak bardzo jest to istotna kwestia. Środowisko się nasze poprawia coraz bardziej, świadomość ludzi się poprawia. Ja się bardzo cieszę, wszyscy się w Orlętach cieszymy, że dzieciaki też wiedzą, widać od razu, że wiedzą, do którego worka trzeba jakieś śmieci zbierać. Ale cały czas musimy edukować. Ja się cieszę, że taka była frekwencja. Świadomość dbałości o środowisko to jest bardzo ważna kwestia dla nas wszystkich, więc bardzo serdecznie wszystkim jako Orlęta Łuków za udział w tej akcji dziękujemy.